Nowy event wakacyjny już zaraz w Fortnite'cie i o tym musisz wiedzieć, jutro odbędzie się mega aktualizacja i do tego do Fortnite'a będzie 14 dni lata, czyli 14 darmowych prezentów dla wszystkich graczy oraz sekretny skin, którego odbierzesz za pomocą prostych questów, a ci w tym odcinku powiem dokładnie, co musisz zrobić, żeby to wszystko ogarnąć, więc na początek łapka w górę, subik i robimy ponad 100 tysięcy subów, mega dzięki i koniecznie wpiszcie kodzik SEIKAMSA w sklepie, jeśli jesteście turbo szefami, mega dzięki, jeśli masz ten szefowski kodzik, mega mnie to wspiera, a siebie nic nie kosztuje, dzięki wielkie i wbijaj na Instagrama, Twitcha, wszystkie socjale w opisie, a my lecimy. Pierwsze co, update dokładnie już jutro pojawi się w Fortnite. Update z tego co wiadomo, będzie to oczywiście związane z eventem letnim i jest to jeden dodatkowy update, który w sumie nie powinniśmy otrzymać teraz. Z tego co wiadomo, update był zaplanowany dokładnie na 4 lipca, ale wejdzie on dokładnie jutro, co w sumie Fortnite nam mega przyspieszył. Update prawdopodobnie będzie zawierał oczywiście pliki do pobrania, co oznacza, że wtedy Fortnite zrobi nam oczywiście przerwę techniczną. Wtedy około godziny 8-9 rano jutro nie moglibyśmy grać Fortnite'a, tylko musielibyśmy poczekać, aż Fortnite zrobi tą przerwę i następnie włączy serwery. Wtedy oczywiście będziemy robić live'a z tego kontencik, byśmy oczywiście mieli najbliższe 2-3 tygodnie, czyli oczywiście cały event letni, zmiany na mapie i masa innych rzeczy. Jednak jest również teoria, że update nie byłby z pobieraniem i wtedy po prostu w ciągu dnia Fortnite by nam go wysłał i nie musielibyśmy nic pobierać i przerwy technicznej by nie było. Jednak osobiście obstawiam, że przerwa techniczna będzie jutro i Fortnite po prostu zrobi coś mega mocnego w tym update'cie. Druga sprawa to oczywiście event wakacyjny już zaraz wejdzie do gry. Z tego co wiadomo, aktualizacja będzie zawierała cały event wakacyjny, a wraz z nim 14 dni lata, czyli 14 darmowych prezentów dla wszystkich graczy w Fortnite i będziesz też mógł je odebrać. Po prostu codziennie będą wchodziły nowe wyzwania, o których ci zaraz powiem i będziesz musiał je po prostu wykonywać. Zadania mogą być w dwóch typach. Pierwszy typ na zwykłym Battle Royale, gdzie będziesz musiał po prostu zagrać berkę i zrobić jakieś cele, na przykład zabić przeciwnika, znaleźć jakieś rzeczy albo coś takiego, a drugi typ to oczywiście specjalne mapy na trybie kreatywnym, bo często właśnie w tych eventach musicie zrobić coś na kreatywie, przejść jakiś parkour, wykonać jakieś misje i to też może się wydarzyć. Z tego co wiadomo, oczywiście darmowymi prezentami byłyby takie rzeczy jak lotnie, kill-offy, malowania, emotki czy inne rzeczy. Pamiętaj, że Fortnite co rok dodaje podobne rzeczy i są one warte często kilka tysięcy fałdoltów za cały zestaw. Oczywiście wszystkie rzeczy będzie odbierać również po czasie, nie musicie ich odbierać pierwszego dnia po wejściu, bo oczywiście zadania będą wchodziły codziennie 15-16, ale wy możecie zrobić sobie wszystko później. Co w sumie najważniejsze, event jest dla każdego, nie musi mieć ani karnetu, ani żadnych rzeczy, tylko po prostu musisz robić zadania i codziennie będziemy na YouTube i Twitchu omawiać, jak zadania wykonywać, żebyście wszystkie sobie je zrobili. Również kolejna sprawa, że może być darmowy skin do zdobycia właśnie w evencie letnim albo po prostu w okresie wakacyjnym. Skąd to wiadomo? Rok temu mieliśmy skina pana ciastka z Fall Guys'ów. Każdy gracz, który zagrał właśnie Fall Guys'y wtedy i śledził mój kanał, mógł zdobyć darmowego skina po prostu za pogranie w inną grę. Teraz może być podobnie. Obstawiam osobiście, że Fortnite przygotuje nam jakiegoś darmowego skina gdzieś w okolicach wakacji. Mógł być na przykład biały list, który dalej jest w plikach gry do zdobycia wraz z całym pakietem za darmo, tylko Fortnite musi go ogłosić. Albo inna teoria, gdzie Fortnite dałby po prostu jakiegokolwiek skina innego po prostu do zdobycia, na przykład zagranie Fortnite'a, wbijanie leveli albo robienie jakichś questów, a może po prostu jakiś turniej o skina. Wszystko jest oczywiście możliwe. Pamiętajcie, że Fortnite w wakacje rozdaje zawsze giga dużo rzeczy, więc teraz będzie pewnie podobnie, bo w poprzednich eventach można było się mega obawić, bo był to jeden z największych eventów w sumie jaki odbywa się w Fortnite. Z tego co wiadomo, również do gry trafią deski do surfowania. Tak poinformował Shina i Hypex, że podobno Fortnite pracuje nad nowym jakby pojazdem, którym będzie mógł się poruszać na przykład po wodzie. Byłyby to deski surfingowe i mogą one służyć na przykład do wykonywania questów, ale po prostu dobrej zabawy, bo sam event będzie połączony również z dobrą zabawą. Z tego co wiemy, do Fortnite trafią również rzeczy związane z wakacjami na obecną mapę, co oznacza, że niektóre lokacje dostaną jeszcze więcej parasolek, jakichś ozdób wakacyjnych, na przykład kółek do pływania, pontonów czy tego typu rzeczy. Również będą pewnie jakieś mini ciekawostki na mapie, na przykład w poprzednich latach mieliśmy różne kółka, które mogliśmy na czas przechodzić, takie mini wyścigi na wodzie, na przykład motorówkami albo coś w tym stylu. I osobiście obstawiam, że Fortnite w tym update'cie da oczywiście zmiany na mapie i to wszystko. Ale to nie koniec, bo w poprzednich eventach często było tak, że Fortnite codziennie dodawał jedną nową broń. Działo to w ten sposób, że codziennie o konkretnej godzinie, na przykład 15, Fortnite zmieniał dokładnie jedną broń, która wchodziła po prostu na jeden dzień i mogliśmy się nią pobawić. Zawsze były takie OG itemy, jak na przykład jakieś pompy, na przykład SMG, karabiny czy tego typu rzeczy. Teraz może być podobnie, czyli codziennie otrzymywalibyśmy jakąś starą broń z rozdziału 1, 2, 3, gdzie właśnie one zostały wycofane, a my moglibyśmy nimi pograć. I często pytacie Kamstra, czy w tym roku będą też kody na skiny, bo przypomnę wam, że w poprzednim roku działało to tak, że jak jakiś nowy skin wakacyjny wchodził do Fortnite'a, to Epic najpierw dodawało te kody najpopularniejszym zagranicznym youtuberom i streamerom. Takie kody otrzymał na przykład Ninja czy inni topowi streamerzy w ilości kilku tysięcy. Ja wtedy każdemu oczywiście nagrywałem filmik tutaj, żebyście mogli sobie je odbierać i mega dużo osób z tego skorzystało. Wtedy wystarczyło po prostu wbić na przykład na profil Ninja, gdzie dostawał te kody i po prostu sobie zgarnąć taki kodzik. I teraz robimy tak samo, także subuj kanał, bo jak tylko się pojawią jakieś kody na skiny, to oczywiście przygotuję
Mam do tego poradnik i co ważne, takie kody mogłyby się znów pojawiać, bo oczywiście skiny nowe wakacyjne pojawią się też po aktualizacji. I takich skinów oczywiście będzie co najmniej kilka i będzie wszystkie mogli sobie kupić, ale możliwe, że właśnie niektóre da się zdobyć za darmo, albo jakichś eventów, albo po prostu właśnie od jakichś youtuberów, streamerów, którzy takie kody by otrzymali, także zobaczymy, czy Fortnite coś takiego w tym roku przygotował, ale to nie koniec fajnych rzeczy, bo każdy gracz oczywiście będzie mógł teraz zrobić sobie zadania na specjalnego skina wraz z stałym pakiecikiem. Jedne co niż musiał zrobić, to wbić do Fortnite'a oczywiście 6 lipca, bo wtedy wejdzie ten skin i wykonać specjalne sekretne zadania, które niedługo się właśnie pojawią. Wtedy otrzymasz łącznie 12 rzeczy około i będzie to skin oczywiście wraz z dodatkowym stylem i do tego jakieś 5 rzeczy i dodatkowe style do tego. Będzie to mógł zrobić każdy gracz, który posiada karnet bojowy, a jeśli go nie posiadasz, to szybko sobie go kup z kodem SAYCAMSTER, bo będzie to mega mocne. Oczywiście chodzi o sekretnego skina z tego sezonu i ma on wejść dokładnie w czwartek za tydzień, czyli dokładnie wtedy, 2 dni po wejściu eventu wakacyjnego. Sam skin Miałośniaka jest oczywiście skinem wakacyjnym i też jest on sekretnym skinem tego karnetu i po prostu za zrobienie zadań go otrzymacie. Będzie to działało tak samo jak ostatnio mieliśmy zadanie na przykład Arena i jak tylko te zadania się pojawią, oczywiście zrobimy je szybko na live, bo będziemy wtedy robić mega live'a i oczywiście nagram wam też pewnie poradnik dokładnie jak krok po kroku je odebrać. Skin wygląda naprawdę fajnie i zaraz będziecie mogli go zdobyć i zadania pewnie będą giga proste i będą do zrobienia na Battle Royale, co oznacza, że już po prostu musiał wykonać pewnie jakieś zadania związane z Miałośniakiem, pewnie coś na dżungli i w sumie od razu otrzymasz tego skina, no i pewnie też od razu otrzymasz dodatkowy zestaw do niego wraz z tym stylem. I non stop pytacie Kamstar, a jak szybko dobić level, bo ty już masz tak wysoki level, zaraz kończysz karent, a ja też chciałbym tak wbijać widzowie, jeśli ktoś chce wbić 200 level, to jest jeden prosty trik, dzięki któremu ja ten level mam, a moi widzowie mają już nawet 150 level i jest to turbo proste. Co musisz zrobić? Wbijasz sobie na te mapy, których oczywiście kody masz w opisie. Te mapy dają ci na przykład expo zawkowanie 30 minut na one viewanie, każdego killa na one viewanie, zagranie map z zombie, detranami też masz mega dużo expa i w zależności im więcej czasu na tych mapach spędzisz, tym więcej expa otrzymasz, więc jeśli mogłeś coś polecić, po prostu wbij sobie na te mapy, a wkuj przez nawet te 30 minut i cofaj do lobby i otrzymasz mega dużo expa. Dla przykładu, ja ostatnio grając jedną z tych map zombie, otrzymałem aż 3 levele, siedząc około jakieś chyba godzinę, no w sumie w lobby grając po prostu z widzami, więc jeśli też chcecie to zrobić, to szybko wbijajcie, bo możecie dobić 200 level w mega krótkim czasie. I z darmowych rzeczy może być dostępna jeszcze jedna rzecz, możliwe, że Epic przygotuje nam specjalną stronę internetową, gdzie moglibyśmy odebrać specjalne darmowe rzeczy. Taka strona miała być również do eventu z Liskiem, ale dalej się nie pojawiła, ale taka strona na przykład była też ostatnio z Plezakiem, Husari i każdy gracz wtedy mógłby wziąć udział w bitwie społeczności i odebrać sobie darmowe przedmioty, na przykład zagranie trybu kreatywnego, wykonywanie specjalnych misji, czy spełnianie specjalnych celów. No właśnie na tej stronie to może się pojawić, bo co roku taki event wychodzi właśnie w wakacje, na przykład rok temu mieliśmy bitwę na trybie kreatywnym i teraz może być podobnie, czyli Fortnite przygotuje nam stronkę i tam będą darmowe rzeczy, ale jak tylko się to pojawi, nagram dla was poradnik, a ty subuj kanał, łapka w górę, kodzik SAYCAMSTER w sklepie, wbijaj na poprzednie materiały, na przykład challenge na mega ciężkim netranie i oczywiście zapraszam dzisiaj na streama, trzymajcie się, cześć!